końcu. Walkę będzie sędziował pan sędzia Daniel Matuszek. Semi-pro, 3 razy po 3 minuty. Michał Kocur, narożnik czerwony. Jakub Chorąży, narożnik niebieski. Widać też różnicę w warunkach fizycznych. Chorąży troszkę wyższy niż Kocur. I rozpoczynamy pierwszą rundę pojedynku. Od początku w narożniku Jakuba Chorążego presja, presja. Tak jakbyśmy słuchali częstych właśnie podpowiedzi Mirosława Oklińskiego, tak one często wyglądają. Na razie presję wywiera Michał Kocur. Próbuje zasypać czasami Jakuba Chorążego, ale Jakub Chorąży spokojnie przyjmuje te ciosy na gardę. I próbuje też się odgryźć. Tak, a są to bardzo mocne wymiany w stójce, gdyż żaden z zawodników nie boi się tej wymiany. Zdecydowanie tak. No i widzimy tutaj Chorąży już szuka jakiegoś... No już chyba dostał Kocur jakiś cios i Chorąży próbuje chyba wykończyć Kocura. Kocur za podwójną gardą schowany, widać, że zaczyna mieć problemy. Ale Chorąży spokojnie, spokojnie chodzi, widać, że nie chce się podpalać. Narożnik tutaj Jakuba Chorążego krzyczy, żeby dłuższe ciosy, żeby wydłużał ciosy. No i teraz Kocur ma coraz większe, mam wrażenie, problemy Michał Kocur w tej walce. Ale dobre przed chwilą uderzenie Jakuba Chorążego pod lewym łokciem Michała Kocura. Tak, na razie walka w 100% w stójce, no i Michał Kocur w ogóle nam tych kopnięć nie pokazuje. Spodziewaliśmy się troszeczkę właśnie tego typu technik, ale na razie idzie na wymianę. Ale też ciężko kopać, kiedy przeciwnik cały czas wywiera na tobie presję. To prawda, ale Michał Kocur myślę, że jeszcze tutaj poszuka. Bardzo odważnie idzie i widać, że... O, widzieliśmy pierwsze kopnięcia. Coraz głośniej tam Mirosław Okliński krzyczy do swojego podopiecznego, ale na razie mam wrażenie, że tak się kontroluje tę walkę Jakub Chorąży. Widzimy, Kocur idzie praktycznie całym ciałem z tymi atakami. Otwiera się mocno. Boję się, że tutaj Michał Kocur zaraz może zostać gdzieś skontrowany przy którymś z takich ataków. Oj, prawy teraz doszedł do szczęki Kocura, ale Kocur stoi. Kolejny prawy. Kocur chyba coraz bardziej oszołomiony. Znowu ten prawy dochodzi. Ale Kocur cały czas stoi. Chorąży znowu ten prawy wchodzi naprawdę jak w masło. Michał Kocur nic na niego nie może poradzić. Z dużego luzu bije Kuba Chorąży, zdecydowanie widać tutaj różnicę i chyba to, co mówiliśmy przed walką, to doświadczenie zaczyna wychodzić. Oj, prawy teraz doszedł podbródkowy Michał Kocur z problemami. Nie oddaje ciosów, chyba zaraz sędzia to przerwie, bo nie oddaje Michał Kocur. Koniec! Jakub Chorąży kończy walkę w pierwszej rundzie, zasypał ciosami Michała Kocura, a ten już nie odpowiadał, sędzia musiał przerwać tę walkę. Wielkie brawa dla Kuby Chorążego, od początku presja, od początku taktyka wykonywana i myślę, że to przyniosło skutek. Tak, tutaj nie pozwalało przeciwnikowi w ogóle się rozkręcić, tutaj tych kopnięć były może dosłownie pojedyncze kopnięcia ze strony Michała Kocura, natomiast Jakub Chorąży naprawdę bardzo mocno tutaj atakował tą prawą ręką i nie dawał się w ogóle rozkręcić Michałowi Kocurowi. Widzimy Michał Kocur zadowolony, no też trzeba oddać Michałowi, że naprawdę duży hard ducha, wytrzymałość na ciosy, bo kilka naprawdę potężnych ciosów dostał i jednak cały czas na nogach stał. Tak, nie bał się tych wymian w stójce i to za to naprawdę należą mu się oklaski. Zdecydowanie, widzimy teraz właśnie w klatce Mirosław Okliński, cała ekipa Akademii Sportów Wilanów. Jakub Chorąży triumfuje.